naprawdę no, jestem bardzo zadowolony dziś z dzisiejszego mojego występu. Trzy walki wygrane. Kontrolowałem te walki, to tych, że też jestem z tego bardzo zadowolony. No i co, no i jutro mamy finał. Mam nadzieję, że złoto zostanie tutaj w Polsce. Na pewno, że jesteśmy na swojej ziemi i tak naprawdę ściany pomagają. To, że kibiców nie ma, to też nic nie znaczy, ale znaczy są, bo przyjechali z mojego miasta i kibicują. Też bardzo fajnie ze strony, że podtrzymywali mnie na duchu i to na pewno też zagrało jakąś tam rolę. To już zależy wszystko od trenera. Następny turniej jest kwalifikacje olimpijskie. Zobaczymy, jaki tam trener skład poda. Także czekam na informację od trenera. Pierwsza walka wygrana z Bułgarem. Myślę, że bardzo dobrze zawalczyłem. Druga, niestety przegrana. Pomimo, że przegrana, też myślę, że zawalczyłem dobrze. Chociaż gdzieś tam brakło w tych ostatnich sekundach takiej chłodnej głowy i szybkich decyzji i przez to przegrałem. Myślę, że akurat w zapasach rzadko kiedy jest tak, że jesteś pewniakiem, jeśli jest bardzo dużo zawodników na wyrównanym poziomie, może być tak, że jeden turniej wygrywasz, drugi przegrywasz, ale celowałem w medal, także jutro myślę, że tego dokonam. Myślę, że tak, że na swoim podwórku najlepiej, ale jakoś mocno się nad tym nie zastanawiałem, bardziej się koncentrowałem na walkach, na zawodnikach i tak dalej. Jutro myślę, że jak ochłonę, to będę mógł coś więcej powiedzieć.